Dziś pijemy wino Roma Rosso, wino z jakimś odznaczeniem, wino produkcji włoskiej, 13,5% alkoholu, kupione w Biedronce za 2 dyszki. A barwa bardzo ładna, rubinowa. Rubinowy, prawda? Jak najbardziej. Tu już w połowie wytrawne, zaraz przeczytam. Czego można się spodziewać? Wytrawne czerwone. Głęboki rubinowy kolor, zgadza się. W nosie intensywne niby ma być. No jest. Czerwone owoce, wiśnie, czerwone kwiaty. W ustach gładkie. Bardzo trwałe, eleganckie. Zobaczymy, jak tam z elegancją. Zapach jest to mega intensywny. Tak, bukiet jest. Ty, rzeczywiście kwiatowe tak, takie jakieś. Tak, kwiatowy. Ale jakaś malwa, co? Dziwny, ale... Taki hibiskus. Może się podobać. Smakuje dobrze. Jest. Intensywny zapachu. Mówię ci, że to malwa, ta, nie malwa, tylko... I w smaku też fajne. Jakie to się nazywa? Hibiskus? Hibiskus? W smaku też, właśnie też mi to, malwa sudańska, nie? No, taki... Tak, lekko hibiskus. Tak, jak malwa. Ale fajne. Ale o hibiskusie nic nie pisali. Ale i taniny ma. I tak jest dziwne. Może wadliwe trochę. Trochę też. Niespotykane, nie? Przyjemne, bardzo to. Ale... Beczką też delikatnie. Tak, tak. Taki gładki, nie jest przesadnie beczkowe. Jest lekko taninowy. Chyba dużo punktów będzie. Nie, to dobre wino. Dobre. Nie, no bardzo dobre. To wiśnia. Nie, ale przyjemne. Widzę, że trochę odleżało w beczce. Czyli ten medal, który dostał, to tak słuszny. Nam odpowiada. I w zapachu, i w smaku. Tak, w smaku jest bogate, w zapachu bogate jest. No, takie pełne, nie? Nie jest takie rzadkie jakieś. Tanin nie za dużo? Idzie? Zobacz, i w kolorze się nie da prześwietlić. Aha, nie, no ale to nie, że jest mętne, tylko po prostu jest taki... Tak. Bo jest klarowne, tylko jest takie intensywne. I idzie delikatnie w kwasowość, nie idzie w słodycz. Nie, bardzo dobry wino. Naprawdę fajnie. Także co, Roma? Polecamy? Polecamy, bardzo polecamy. Co, coś, jakieś punkty? Ja pewną 7 nawet się dałem. Ja dam. 8. Nigdy nie 8. Dawałem 8. 8 punktów. No dobra. Ja myślę, że 8, no zasługuje na 8. Zasługuje czy nie? Nie. No dobrze. Dobra, to pytanie. Słabe 8 czy mocne 7,5? O, ludzkie no. No co? No ja tak marzę jeszcze, że może coś tak mnie zachwyci. To jest naprawdę dobre. Ale coś, co się zachwyci, będzie miało 9, 10, nie wiem, co to będzie musiało być. Nie, Marena albo co? 8. 8. To dajemy 8. Naprawdę bardzo dobre wino dla osób, które lubią. Lekko jest takie beczkowe, ale bardzo delikatne. Idzie w kwasowość, nie w słodycz. Dziękuję. Nie, no super, super wino. Za 2 dychy w Biedronce, także polecamy. I kupimy więcej. My na pewno. Także też. Jak ktoś lubi wino, to śmiało można próbować.